Takiej specyficznej wystawy. Było oczywiście to zamierzone, żeby wczuć się w ten klimat. Wszystko to po to, żeby ta wystawa miała nieco odmienny charakter niż do tej pory. Proszę Państwa, to już 9. edycja Wiosennego Salonu Artystycznego tutaj w Choszczeńskim Domu Kultury i tak jak się stało 9 lat temu, w roku 2006, kiedy za sprawą, myślę, że fantastycznego pomysłu obecnej tutaj pani dyrektor Domu Kultury, pani Małgorzaty Kozłowskiej, która wymyśliła coś takiego, bo można tak to powiedzieć, tego typu wystawy, która dedykowana jest wszystkim tym, którzy na co dzień, że tak powiem, nie parają się sztuką, nie starają się o to, żeby ich prace w jakiś sposób gdzieś tam zostały zauważone, żeby stać się kimś wielkim. Więc wpadła na taki pomysł, że fajniej jest wyjść do tych osób i zaproponować im tego typu wystawy. Myślę, że w czasie też ona jak najbardziej jest trafiona. Jest to wystawa, która ktoś kiedyś powiedział, nie będę tutaj używać nazwisk, jest to wystawa, która budzi się z wiosną. Albo budzi wiosnę. Ja bym powiedziała, ba, jeszcze więcej, ta wystawa to może nie tyle, co budzi wiosnę, bo wiosna sama się budzi, przyroda już po prostu tak z przyrodą jest, że ona sama budzi tę wiosnę. Natomiast prace, które na tej wystawie się pojawiają, są to prace, które tchną taką świeżością, taką wiosną, powodują, że te osoby, które te prace tutaj do nas przynoszą, godzą się na to, żeby je oglądać, żeby poddawać krytyce, one w jakiś sposób są takie wiosenne, takie jeszcze może nie skażone, tak? Myślę, że to jest dobre określenie. I bardzo mi się spodobało to właśnie, jak ktoś powiedział, że wystawa budzi wiosnę. I to jest taka właśnie wystawa i ona, staramy się zawsze ją przedstawiać no z pierwszym dniem wiosny. Dzisiaj nam się troszeczkę nie udało, troszeczkę się spóźniliśmy, bo prawdopodobnie wiosna przyszła wczoraj już, tak? Z tego co mi wiadomo, 17:55, ale bardzo się cieszymy, bo ta wiosna jest widać, czuć ją. Ja dzisiaj czuję się wiosennie, czuję się bardzo jak na skrzydłach, radośnie i mam nadzieję, że Państwo tutaj też się tak u nas będziecie czuć. Dodatkiem do tej specyficznej wystawy, do tej wspaniałej wystawy jest właśnie druga część, jak Państwo już zauważyliście, jest nasz, może mam nadzieję, że Pani nie obrazi, właśnie spotkanie autorskie z Panią Barbarą Arsową-Hadadzi, tutaj ze mną obecną, która zabierze Państwa w podróż do Tunezji. Podróż, może to być dosłownie w podróż, bo mam nadzieję, że, tak, że ktoś z Państwa po tym spotkaniu będzie tak, że tak powiem, pobudzony, tak zafascynowany tym, co usłyszy, tym, co zobaczy, że może faktycznie zapragnie pojechać do tego odległego zakątka, poznać tą krainę, poznać tych ludzi, tą kulturę, ten klimat, tak? I to jest dla wszystkich Państwa, nie tylko dla autorów tej wystawy oczywiście, właśnie ten taki dodatek, myślę, że bardzo miły, tak? Ja oczywiście przyrzekam, że od tego roku, już następnym, również ta wystawa zawsze będzie pod takim właśnie, pod mieć specyficzny taki wydźwięk i będzie taka innowacyjna, tak? Czyli
postaram się, że Wy Państwo przynosicie pracę, a my będziemy dla Was starać się takie jakieś dodatki, tak, przygotowywać, żebyście Państwo wiedzieli, że również jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni za to, że przychodzicie do nas i tym, którzy te prace nam tutaj przynoszą, chcą pokazać, żeby to było takie motywujące, tak? To tyle, jeżeli chodzi o salon, czyli umawiamy się, że po tym spotkaniu tutaj udajemy się dalej i tam kontynuujemy jak gdyby dzisiejsze spotkanie. Kochani, dzisiejsza wystawa to przede wszystkim dorobek wielu osób. Na tegorocznym salonie mamy aż 28 uczestników i im właśnie szczególnie gorąco chcemy dzisiaj tutaj podziękować, bo te prace to właśnie ich wynik ich pasji, wynik ich weny, wynik tego, co po prostu oprócz tego, że na co dzień w jakiś sposób się realizują, chcą Państwu tutaj właśnie umilić ten czas. Co roku również na tej wystawie pojawiają się osoby nowe takie, które do tej pory nie prezentowały swoich prac. W tym roku jest również wśród tych autorów kilka takich osób. Ja pozwolę sobie najpierw im bardzo serdecznie podziękować. Jest to pan Piotr Paszkowski. Nie ma. Nie ma. Mateusz Pytel jest. Przemysław Gawlik. Nie ma. Oraz Franciszek Adamczyk. Nazwiska osób, które po raz pierwszy na naszej wystawie tutaj w Domu Kultury w Małej Galerii prezentują swoje prace. Pozostałe oczywiście osoby, pozostałym osobom również bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy, czego dowodem oczywiście będą za chwilę wręczone przez nas, przez panią dyrektor, specjalne podziękowania, certyfikaty. Podziękowania to, ja myślę, że to chyba najlepiej oddaję. To te tutaj, które Państwo widzicie, kwiatuszki, tak, kwiatki, są to specjalnie dla tych osób przygotowane, zrobione przez nas tutaj, to nie są gdzieś tam sobie zakupione, czyli to są takie, że tak powiem, specjalnie dla tych osób. Myślę, że jest to miła taka niespodzianka. No i myślę, że to, co tutaj Państwo za chwilę już zobaczyliście, czy zobaczycie, jest również dla Was miłe i sprawi Wam przyjemność. Czy Pani Dyrektor coś chciała? Tak, owszem, proszę Państwa, zostałam wywołana do tablicy. To fakt, to przed 9 laty, to był mój taki nowatorski pomysł. Ja nie wiedziałam, że to tyle lat przetrwa. Niemniej jednak niezmiernie się cieszę. No nie prowadzimy statystyk, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ile osób, mówiąc kolokwialnie, miało okazję, tutaj się przewinęło, brzydkie słowo, ale tak z reguły mówimy, przez naszą galerię, przez te 9 lat. Niektóre osoby do nas powracają na to jedno wydarzenie. Też im bardzo dziękujemy, bo wiemy, że takie osoby są, to jest naprawdę trudne, poddać się swoimi pracami takiej publicznej ocenie, wierzcie mi Państwo, ponieważ jestem z tą instytucją związana 20 lat, jestem plastykiem z wykształcenia, ale nigdy jeszcze nie zdobyłam się na odwagę, żeby tutaj zaistniały moje prace. Może kiedyś w przyszłości, może mnie Państwo zmotywują. Tym bardziej naprawdę wielkie ukłony dla Państwa, że odpowiedzieliście na ten mój apel i cały czas jesteście tutaj z nami. Za to bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Jan Markiewicz jest z nami tutaj. Pani Dorota, podziękować. Proszę. A te upominki wykonali nasi plastycy w pracowni, także tak jak pani Dorota mówiła, nie są zakupione, ale specjalnie dla Państwa też. Pani Anna Potawska. Zapraszamy, nie ma? Pani Ania. Pani Urszula Marylak. Proszę bardzo. Daniela Teichmann. Bardzo fajne prace. Tak.
Pani Barbara Arsoba-Hadadzi. Proszę bardzo, to na Panią opcję. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Dyrektor. Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobało, że nie sądziłam, że dla mnie również. Dziękuję. Pani Anna Baca. Pani Jolanta Solska. Tyle się osobom podobał, naprawdę. Jeszcze czekamy na autorską, pani Jolanta. Tak, czekamy na autorską. Tutaj chwileczkę się zatrzymam, proszę Państwa. Barbara Widła, chciałabym tutaj nadmienić, że pani Basia jest również autorką tych tutaj na wejściu prac. One nie są jak gdyby częścią może salonu, ale są dowodem tego, że pani Basia, nasza Basia, mogę tak dodać, również odwiedziła Tunezję i już co nieco można na ten temat powiedzieć, tak? Basiu, serdecznie Ci gratuluję. Dziękuję pięknie, a dziewczyny, proszę bardzo. Na pewno niezmiennie. Nie, drodzy Państwo, chcę jeszcze dodać, że plus tych kwiatuszków jest taki, że nie trzeba ich oddawać. One przetrwają, tak? Daria Karpińska. Trzymać się krótko. Daria już miała u nas autorską wystawę, na której pokazała swoje, zajmuje się głównie rysunkiem, tak? I chyba tylko rysunkiem, rysunek ołówkiem. Tak, teraz projekt i wykonanie projektu. Tak, ale chcę powiedzieć, że właśnie Daria dzisiaj ubrała się w ten strój, który sobie sama zaprojektowała. To jest tutaj jej praca, jej rysunki, tak? Także Daria, bardzo serdecznie gratuluję. I również dziękujemy. Krystyna Szalast. Dzień dobry, się gratuluję Ci, żebyś się nie musiała zmuszać, namawiać na siłę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Monika Janaszek. Tam proszę, proszę, pana Artur odbierze, tak? Proszę przekazać. Gratuluję, super fresh. Widzę, że fotografia teraz już zaczyna wchodzić. Też I też przy tej osobie się zatrzymam króciutko. Pani Jolanta Ziółkowska. Jola jest prezesem klubu Plastyka i Impresja i to tak naprawdę za jej sprawą, dzięki niej doszło do tego, że właśnie pozwoliliśmy sobie zaprosić panią Barbarę Arsobę tutaj do nas, bo opowiedziała nam o tym, także ja po prostu się zaraziłam i postanowiłam, że pojadę do Kalisza, poznam tę panią, która ma tyle ciekawych rzeczy do opowiedzenia i przywiozę ją tutaj. I tak też się stało. Dziękuję Ci, Joli, bardzo. Adam i Andrzej Kmita. Celowo dostaniecie jeden kwiatuszek, panowie. Tak? A to tylko dlatego, że zawsze razem się podpisujecie, więc dostaniecie jeden, żebyście wspólnie dbali o ten kwiatek. Gratuluję wam. Gratuluję, Adaś. Proszę. Dziękujemy. Pan Henryk Panek. Jest? Nie widziałam pana Henryka. Marek Wieczorek, który uciekł od nas tutaj z Domu Kultury, ale daleko nie uciekł, bo do środowiskowego Domu Samopomocy. Gratuluję Ci, Mareczku, fajnych prac. I kolega Patryk Dąbrowski. Tomasz Lubiński. Tomasz, witam Ciebie i dziękuję Ci bardzo za piękne koty. Tak, Twoje są przepiękne koty. Tam jest takie ceramika
z drewnem połączona, bardzo fajny. Kocia kasa, tak? Czy klas? Co tam jest napisane? Koci klan. No jak? Klan. A, koci klan, to gratuluję Ci bardzo, proszę bardzo. Śliczne. Gratuluję. To w przyszłym roku inne zwierzę prosimy. Tak, autor wspaniały tutaj rzeźb, tutaj ta krasna, Lucjan Świsz, zapraszam Ciebie. Dziękuję bardzo. Mateusz Pytel. Mateusz. Gratuluję Ci bardzo. Proszę bardzo, na pamiątkę. Proszę tutaj jeszcze. Gratuluję. Proszę Państwa, te przepiękne czarno-białe fotografie są właśnie autorstwa młodego twórcy. Franciszek Adamczyk, zapraszam Panią Mariolę Adamczyk. Szkoda. Są naprawdę fajne, ciekawe są. Tutaj kolega tylko powiedział, że jeżeli byłby zainteresowany, Franciszek to może przyjść na naukę właśnie tworzenia paszportu, jak się powinno prawidłowo uprawiać zdjęcia. Także mówi, że fotografie super, tylko po prostu troszeczkę nie tak. Także zapraszamy, bardzo chętnie udzielimy rad, nie ma problemu, tak? I mam nadzieję, że częściej będzie chciał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No i warte podkreślenia, to Franek jest chyba najmłodszy. Franek jest najmłodszy, a Janikiem ma, nie wiem ile lat, pani jest gimnazjalistą, tak? 14 lat. No i to już tak właściwie jest zapowiedź tego, co czeka Państwa w czerwcu, ponieważ w czerwcu będzie wystawa też pierwsza, jedyna w swoim rodzaju, twórczość naszych gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że Franka tutaj prac też nie zbraknie, także gimnazjaliści będą prezentowali swoje prace. Piotr Paszkowski. Nie ma. Kto, kogoś poprosimy tutaj? Andrzej się zdecydował. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Czy pan Janusz Kiernicki dotarł do nas? Nie, obiecał, że będzie, no niestety. Szkoda. Piotr Masłowski. Piotr. Gratuluję Ci, Piotr. Szkoda, że tylko jeden, tak? No nie, no było trzy, ale to było jeszcze trzy. Także Kwiatek awansem, Piotrze, awansem. Kierniskiemu mogę dać. Tak? Czyli to przekażę. No dobrze, szybko. No to dobrze. No on miał przyjść, o to jeszcze nie przyjdzie. Da dwie ręce teraz. Stanisław Chłopek. Pan Stanisław. Ja staram się zawsze to podkreślić. W ubiegłym roku Stasiu był laureatem przeglądu amatorskiego ruchu artystycznego tutaj u nas. Miał autorską wystawę, nie pamiętam już miesiąca, w tym momencie mi wyleciało. Wspaniały realista, tak? Dzisiaj też są wspaniałe, co prawda malutkie prace, ale no, nie pamiętam, gdzie one teraz się znajdują, gdzieś tutaj, takie stateczki, żaglóweczki, naprawdę, ja to mówię, majstersztyk, tak? Gratuluję Ci i dziękuję, że się przyłączyłeś. Jarosław Forysiak. Jest Jarek? Nie ma. Ale Państwu pokażę pracę. To jest praca Jarka, to jest autoportret tym razem. Co Jarka? No, to proszę bardzo. Co Jarka? Przemysław Gablik. Nie ma. A kto jest? A kto jest, kto może odebrać pracę? Czy jest ktoś? Czy odkładamy? Zapraszam tutaj, tak? Na Przemka, podziękowanie, tak? Dziękuję bardzo. Proszę. Dobrze. Kazimierz Pysz. Też chyba nie ma. Się złamie listę. Nie ma pana Kazimierza. Edmund Pokorniecki. Jako ostatni dzisiaj wyczytany. Zapraszam panie Edmundzie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, razem panowie artysty, proszę państwa. I tutaj chciałabym państwu jeszcze, tym, którzy wiedzą, przypomnieć, którzy nie wiedzą, nadmienić, że prace, które tutaj są na wystawie, wezmą udział w ocenie prac do przeglądu prac plastyków nieprofesjonalnych, a laureaci i wyróżnieni pojadą na wystawę wojewódzką do Bałcza. Także wszystkie prace podlegają ocenie i mam nadzieję, że laureatów będzie jak najwięcej, że znowu, tak powiem, no, zawojujemy Bałcz. Od kilku lat, przypomnę, dlatego tu koledze powiedziałam, że dlaczego tak mało, bo chcemy, żeby jak najwięcej tych prac jednak pojechało do Bałcza, żeby w Bałczu wiedzieli, że Koszno jest prężną grupą plastyków. Tak? Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, proszę państwa, chcę krótko państwu tutaj zaprezentować osobę, która już za chwilę zaprosi państwa w podróż do Tunezji. Jest to pani, przypomnę, Barbara Arsoba Hadadzi. Jest obecnie mieszkanką Kalisza Pomorskiego, ale ja myślę, że ja to tak sama sformułowałam, duchowo zamieszkuje różne regiony naszego kraju i nie tylko, dlatego że jest to dusza podróżnika, która po prostu czuje się niespokojna, będąc w jednym miejscu, zmienia te miejsca, podróżuje, odwiedza, eksploruje, tak? To się mówi chyba. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez ponad 25 lat pracowała w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Była właścicielem i redaktorem wydawnictwa Barbara, organizatorka wielu wystaw, spotkań, promocji książek i spotkań autorskich. Pod jej redakcją wydano m.in. tomiki poezji księdza Twardowskiego, Kierca czy Kulmowej. Opracowała antologię m.in. Księga Krzyża i Pomorze oraz Morze w poezji, jak również wspomnienia, zapiski swojego ojca Pozorskiego, to jest pasję przyrodnika. Opracowała artykuły o kulturze, literaturze, jak i o sztuce. Zapraszając państwa w podróż do Tunezji, mam nadzieję, że poczujecie się w innym regionie, w innym klimacie, w innej kulturze. Po prostu oderwiecie się od codzienności. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa na kawkę, na herbatkę i na to spotkanie. Tak? Dziękuję bardzo. Klimat postaci arabskiej, muzyki tunezyjskiej, może tu był
taki piękny gwar, bo Państwa tutaj artystów tak dużo, więc może nie była to słyszalna, ale Pani Dorota postarała się o muzykę turezyjską tutaj. Moim marzeniem, moim życzeniem, żeby Państwa zachęcić, bo to jest kraj nie tak daleko, to jest północna Afryka, kraj odmienny zupełnie, całkowicie kulturowo, ale kraj jest tak najbardziej europejski z krajów arabskich. Jeśli to może być zachętą, bo ja też mówię kraje, które nie są podobne do europejskich, ale to tak na marginesie. Ja wielokrotnie tam jeżdżę, tak się zdarzyło, że tam koneksje rodzinne, mąż i rodzina męża i tak jeżdżę, ale jeżdżę nie tylko do rodziny owszem, ale jeżdżę z przyjemnością, z wielką przyjemnością. Stałam się taką pasjonatką tego kraju i mówię wszemi wobec, pokazuję i piszę o tym i rozmawiam i zachęcam i wiele osób udało mi się zachęcić do odwiedzania Tunezji. A mam to rozproszone, mam ogromne tomy, bo zawsze wszystko to zapisuję, fotografuję. Ale zrobiłam taką moją Tunezję w pigułce. I jeśli jakieś zagadnienie będzie Państwa interesowało, poza zdjęciami, które tu wystawiłam, bo one są takie różne i to są z jednego pobytu. Natomiast ja tu mam w tym albumie takie serduszka z najważniejszymi takimi tematami. I pokażę, konkretne zdjęcie mogę pokazać. Ale żeby o Tunezji w ogóle coś powiedzieć, to może, żeby nie mówić tutaj godzinami, to przeczytam, co sobie napisałam, taki pół strony. To będzie takie skondensowane może. I może powiem na początek takie przysłowie, które mi mąż to przekazał, że Bóg dał Afrykanom czas, a pozostałem zegarki. I czy Państwo zgadzacie się z tym? Bo ja tak. To jest, czasu oni mają bardzo dużo. No nie generalizujemy, ale to są wyjątki. Ale czas faktycznie. To jest czas i mają i słońce. I słońce i można by mówić i mówić. Proszę Państwa, bo mówić o Tunezji, tak sobie tak zapisałam skondensowany taki parę zdań zanotowałam, to mówić, jak jakby snuć opowieść o fascynującej kobiecie. Pełnej tajemniczości, zachwycającej urody i w gorących ramionach właśnie miłość znaleźli zarówno mityczny Odyseusz właśnie na Dżerbie, na wyspie tunezyjskiej, tam zjadając te kwiaty lotosu, czyli daktyle, którymi Państwo a propos mogą się częstować, to są moje takie też z Tunezji przywiezione, one są na talerzykach, ale to są już takie kandyzowane, bo najlepsze są bezpośrednio zrywane z palm, które jesienią zawsze zrywam przy morzu, ale one są nietrwałe. I proszę, jak też znaleźli tam miłość berberyjską, znaleźli miłość w tej Tunezji, berberyjskie plemiona, to są rdzenni, rodowici, mieszkańcy Tunezji. I Fenicy, żeglarze, Bizantyjczycy, wypędzeni z Hiszpanii, Żydzi, Arabowie. Turcy, a nawet mistrzowie oraz amanti Francuzi, którzy byli ostatnimi właśnie, którzy wzięli sobie pod panowanie tę Tunezję. I efekt tego zauroczenia widzimy w postaci, dzisiaj możemy podziwiać, w niezliczonej ilości zabytków. Naprawdę, bo jak jedziemy na plażę, to nie widzimy tego, ale jeśli poruszamy się po kraju, to możemy. Tę kulturową mozaikę wzbogaca też naturalne piękno przyrody i krajobrazu. Od lazurowego wybrzeża, wschodnia strona są wybrzeże, ze złocistym, przepięknym piaskiem, poprzez soczyście zielone gaje oliwne, oazy pal daktylowych, skupione w pobliżu życiodajnych źródeł, czyli oaz, aż po pustynię skąpaną w czerworo-pomarańczowym promieniach słońca. Dodamy do tego szczere uśmiechy mieszkańców, ich życzliwość, serdeczność, otwartość i gościnność, pyszną kuchnię śródziemnomorską i żywy temperament Tunezyjczyków, to okaże się, że Tunezja jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie afrykańskiej przygody, do czego Państwa zapraszam całym sercem. Dziękujemy. Bardzo zapraszam, serdecznie. A w Tunezję Państwo już na pewno wiecie, że to jest kraj leżący na północy Tunezji. Wydaje się w porównaniu z innymi państwami, które leżą obok, czyli na zachodzie z Algierią, na południowym wschodzie z Libią, wydaje się maleńkim, ale to jest kraj, który ma powierzchnię połowy Polski.
i 1/3 Francji, więc nie jest taki mały. A krajobrazowo jest, no ma tam właściwie wszystko, czego sobie byśmy życzyli. Taki pięknie, jak już mówiłam, że to można pytać. Mieszkańców ma, no, połowy Polski, ale mieszkańców zaledwie 10 milionów, bo wielkie obszary są niezamieszkałe, górskie, pustynne są niezamieszkałe, tak licznie. No. Poza tym, proszę Państwa, jest, jak mówiłam, państwem niepodległym, Tuńczycy cieszą się tą niepodległością ogromnie, no tą pierwszą, po dominacji francuskiej, po okupacji francuskiej przez 75 lat, w 1956 odzyskała Tunezja niepodległość, była teraz demokratyczną. I do dzisiaj, wczoraj mówię o tym dlatego, tak, o przeskakując z tematu, bo wczoraj oglądałam w telewizji tunezyjskiej, bo oglądam codziennie wiadomości wieczorne tunezyjskie, więc wczoraj, 20 marca 1956 roku właśnie Tunezja wyszła spod dominacji Francji. I to wielkie było wczoraj świętowanie. No, cały dzień telewizja tunezyjska, bawiono się. No, no przepięknie, wszędzie były flagi, wszędzie jakieś tańce, goście zagranicy, ambasadorowie, nawet Japończycy, nawet tancerki japońskie tańczyły. No widziałam to na własne oczy. To było takie święto. Potem drugim takim świętowaniem, znaczy do tej pory, przed rewolucją tunezyjską, w roku 3 lata temu. Przed tak, bo jak Państwo wiecie, zaczęła się arabska wiosna, zaczęła się właśnie w Tunezji. Już minęły 3 lata. W grudniu 2011 roku i właśnie chyba to będzie drugie święto, bo teraz 14 lutego po 3 latach prac wypracowano nową konstytucję. Widzicie? Pokazałam troszeczkę ubrań, bo ja też jestem ubrana w tunezyjskim, chodziłam przez szacunek dla Państwa w szalu, ponieważ tam wszyscy są w chustach chodzą. Ja się tak przyzwyczaiłam również, ja z szacunku do Państwa, bo żadna kobieta nie wyjdzie tam, jeśli ma spotkanie gdzieś w urzędzie, w gości, albo na ulicy, bez nakrycia głowy. W szacunku dla innych osób, więc ja, ponieważ ubrałam się w tunezyjskie ubrania, więc również nałożyłam sobie szalik, ale już go zdjęłam. I dlatego, i proszę Państwa, tutaj jest, można, tu u mnie troszeczkę taki drobiazg, bo ja to musiałam troszeczkę, tylko że Państwu tak klimat wprowadzić, to co poza tymi ubraniami, poza wielbłądki, no to jako zabawki, bo muszelki, biżuteria, to można, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, bardzo proszę. Ja jestem zakochana w Tunezji, w Tunezyjczykach, 13 dopiero, ale to dopiero 8 lat. Ale teraz jadę teraz w maju, no bo to jak jeżdżę do domu rodzinnego, tam moja teś mieszka, teściowy już nie ma. Tam mieszkałam, to znaczy tam, nie, ja tak kursuję, więc ciepły kraj, a poza tym nie odpowiada, proszę Państwa, tak, życzliwość, jak już tu czytałam, tak, no teraz, życzliwość mieszkańców, oni są tak, ponieważ to jest społeczeństwo wielokulturowe na przestrzeni wielu wieków i oni po prostu są tak otwarci do wszystkich i lubią, turystów uwielbiają, nie tylko turystów, ale w ogóle tacy są wobec siebie, otwarci, uśmiechnięci. Nie sposób przejść tak bez, no obojętnie, po prostu oni uśmiechają się, zaczepiają, pozdrawiają nieznajomych. Po prostu jesteśmy tutaj my czasem u nas nie do w szoku, nie do przyjęcia, bo jak czasem tam jestem dłużej, wracam, to mi się tak, no mam to po świadomości, że uśmiecham się do kogoś, mówię nieobecnie, to ten ktoś patrzy, czy ja pomyliłam tego kogoś z kimś, a ja nie, po prostu tam każdego pozdrawia i są po prostu i są bardzo tolerancyjni, nie ma takiej, bo ja tu no, nie chcę o tym mówić, bo to są mniej przyjemne sprawy, takie troszkę rasizm taki w Polsce no jest, doświadczyliśmy tego i w ogóle, no, że te oliwki, które tu jadamy, te oliwę, którą pijemy, to na ogół są w Tunezji, mimo że ta oliwa często ma etykietkę francuskiej, ale Tunezja jest drugim eksporterem oliwy na świecie, mimo że w zasadzie trzecim, ale drugim dlatego, że w surowej postaci, nie butelkowana, nie pięknie przyprawami, jest kupowana przez Włochów i przeprowadzana odpowiednio drogo przez nich. Dodatkami butelkowana pięknie, ale tunezyjska jest świetna, to są ogromne pola oliwkowe. Jak się idzie z północy, no nie północy, bo na północy oliwki raczej nie, tylko od połowy Tunezji na południe,
to wiele setek kilometrów są gaje oliwkowe. A na wybrzeżu są opuncje, tutaj te wielkie kaktusy tworzące te ogrodzenia, tak zwane zabudowania. To mamy przez kilka kilometrów gaje oliwkowe. Tam gdzie czasem rodziny mieszkające na tak zwanej tej prowincji, inaczej, ona, inaczej jak u nas wygląda, to jedynym bogactwem są te drzewa oliwkowe i bogactwo się liczy ilością drzew oliwkowych. Ktoś ma 20, ale może ma 30, no to jest taki sobie średni. I nic więcej, tylko oliwa. Po 7 latach oliwki rodzą, ale rodzą, no, ale już po 7, w Tunezji po 7 latach i długo rodzą. No, długo rodzą, mają tysiąc, nie chorują, dlatego klimat ten stepowy i potem już tunezyjski im bardzo susza, bo im szkodzi wilgoć, a susza przeciwnie, bardzo im odpowiada. I ten klimat jest bardzo dobry dla oliwek, tak samo klimat dla bogactwa tego, które jest na pustyni, w oazach. Daktyle, palmy daktylowe, one z kolei lubią taki klimat, który jest właśnie na pustyni. Jest tylko taki ewenement, że na plaży na wschodnim wybrzeżu, tak, tam niedaleko, ja tu mam mapę, ale nie można tu jej pokazać, mam na postaci ręcznika, to można by pokazać, ale wierzcie Państwo, jest tylko jedna taka, takie miejsce na wybrzeżu wschodnim, gdzie rosną palmy na plaży, na białym piasku, widziałam to. Tak na wysokości dżerby. Ale to jest takie, one są mniej smaczne, mniejsze, ale tam właśnie w oazach im odpowiada ten klimat. Bo w całej Tunezji, w północnej, w środkowej, przy pięknych strefach hotelowych w ogrodach są te daktyle, ale są tylko niesmaczne, są dekoracyjne. No, są do dekoracji, bo ten klimat jest niewłaściwy. Właściwy klimat jest już na przednóżu Sahary, właśnie w Sahary, w oazach. Byłam w tych oazach wielu, więc to jest niesamowite. No to drzewa są bardzo wysokie. Tutaj jedno takie najnowsze zdjęcie z października ubiegłego roku, to jest tutaj. Jak pan, to już jest wierzchołek palmy daktylowej. I ten pan ma 85 lat, no miał wtedy, miał 80, on wspina się, spektakl, tak, tu mam wiele tych zdjęć jeszcze, kolejne etapy wspinania się. I on, a dlaczego? Dlaczego oni są tak zwinni? On na bosaka, bez zabezpieczeń, no mają takie zaczepy. Staraliście są, tak się obrywa. Dlatego, że oni wchodzą na te palmy wielokrotnie, w ciągu życia kilkadziesiąt razy, a czasem setki razy, bo co najmniej 3 razy w roku, bo palmy w oazach są rozdzielno płciowe i jest na ogół sadzi się jedną palmę męską, mesjejem i mezdams. Jedną się męską, a 100 żeńskich. I trzeba je wiosną zapylać. Więc Tunezyjczycy wchodzą, zrywają taką gałązeczkę, potem wschodzą na następną palmę, wchodzą i wkładają to, żeby zapylić w to miejsce, tam rozchylają gałązki, żeby zapylić. Potem wchodzą, żeby, jak już dojrzewają jesienią, wchodzą ponownie, takim wielkie worki, potem, to są ogromne takie na liści, taka to wygląda, taki. Tyle palm jest na jednej gałęzi. To jest około 20 do 30 kg na jednej gałęzi. Ale one są całe pokryte. Ja to musiałam one zobaczyć. Takie długie są, to są tam są, tak. Najlepsze są w oazach, to są tak zwane palce Fatimy, nazywają się. To są 20-30 kg, a na całej palmie potrafi być 200-300 kg, na dużej, wysokiej. I oni wchodzą po to, aby w czasie dojrzewania jakieś, tam czasem bywają deszcze, względnie jakieś owady, nie robiły krzywdy tym daktylom, więc wkładają ogromne worki foliowe. To już czwarte wejście. Czwarte wejście to wtedy, kiedy ścinają te na górze, bo niektóre pod ciężarem opada jakaś gałązka, ale te na górze trzeba je większości ścinać. To już jest następne ścięcie, to już czwarte wejście na palmę każdego roku. Potem piąte jeszcze się ścina kolejne od dołu, liście palmowe, bo one są wykorzystywane do wielu rzeczy, tam nic się nie niszczy, żadne włókienko z palmy nie niszczy się. Tam się robi różne rzeczy, kosze, takie maty podłogowe, ja mam w domu takie, to się z palm robi. No różne rzeczy, drewno wykorzystywane jest do stołów, na plażach są jakieś stołeczki takie fajne, na przykład z palm, różnych rzeczy. Także on jest, także ten Tunezyjczyk jest ewenementem, ja na razie tak myślałam na początku, że on tak w tym wieku wchodzi, tak taką palmę wysoką, jeszcze pochukując, śpiewając, raz się trzyma jedną rączką, jak jedną nóżką, ale on jest tak doświadczeni, są w tym wchodzeniu, że dla nich to jest jak cyrkowcy, no,
Tunezja była, jak prezydent Bourguiba po odzyskaniu niepodległości, po dominacji Francji przyszedł, on pierwszy w krajach arabskich wprowadził nową konstytucję i nowe prawa dla kobiet. Zniesiono wielożeństwo i takie prawa dla kobiet, że kobieta może odmówić ślubu z wyznaczonym jej mężczyzną na przykład, może ubierać się jak chce, szczególnie kobiety starsze przestrzegają, bo one chcą przestrzegać, nikt ich nie zmusza do chodzenia, tam się nie ubiera się burek, nie, tylko kobiety owszem noszą chusty, bo chcą, a poza tym to jest bardzo praktyczne, nie. Bardzo praktyczne są szale, no kilka nawet szali, tutaj na zdjęciach widać to. Zresztą ja tu mam w książce, ta rodzina tak chodzą, ale to one chcą, nie że muszą. A młodzi na ulicach spotykamy kobiety tak zwane wyzwolone, to znaczy nikt im nic nie ma, nie jest przeciwko, nikt nie uważasz za kobiety jakieś, no lekkich obyczajów powiedzmy, nie. Mogą, ale nie chcą. Nawet do szkoły mają takie mundurki, ale chcą, po prostu chcą. I ja też to mogę... To znaczy tradycje. Tradycje bardzo szanują tradycje, to jest, ale mnie to nie przeszkadza, bo te stroje mi się bardzo podobają. Ja sobie przywożę, ja mam wiele tamtych szali, wiele sukien i ja lubię to, bo one są wygodne, swobodne i to inne. Ale tam naprawdę pytał pan, tam nikogo nikt nie przymusza. Mogą chodzić nawet niektóre, rzadko się zdarza, żeby kobieta, ale zdarza się, że idzie sobie z papierosem, nawet sobie farbuje włosy. Ale to jest... Mnie to się nawet nie podoba z tego względu, że one mają taką urodę, że te ciemne, te czarne, piękne włosy z tymi brąz oczami i cerą odpowiednie, jeśli maluje, to są takie jakieś żółtawe, jakieś białe, ta kobieta traci na urodzie, bo ja je widzę w dawnicach, ale widzę je codziennie, prawie oglądam telewizję, spikerki, one są ładne kobiety, ładnie ubrane, europejsko są ubrane, w sukienkach, w kostiumach i niektóre sobie, jedna na 10 na przykład zmienia kolor włosów i one już tracą bardzo na urodzie, ale warto zobaczyć Tunis, to zależy, co kogo interesuje, czy sztuka, czy kultura, czy starożytne ruiny, bo w Tunisie, przed mieściem Tunisu jest obecnie Kartagina, znana przecież, zabytki są wspaniałe, rzymskie, starożytne, antyczne zabytki są niesamowite i to niewiele osób, które tylko są z historii, z literatury, znamy to, że to Kartagina jest, powiedzmy, jakie są dzieje tej Kartaginy, to jest 8-9 wieków przed naszą erą powstała, potem zginęła, potem wiadomo, to całe burzliwe historie, to interesuje, czytam, a ten tam, to Kartagina, ale ponadto ten wielki Tunis jest ciekawy właśnie z uwagi na tą Kartaginę, ale z uwagi na muzeum wspaniałe, Bardo, ma największą kolekcję mozaik rzymskich na świecie. Muzeum Bardo. To jest dawny pałac Beja, on już mieścił się poza Tunisem, teraz ten Tunis się zrobił ogromny, bo ma tyle mieszkańców. Poza tym Tunis graniczy z portem. Jeśli ktoś z Państwa przypływa do Tunisu promem, bo można, ja tak czasem jeździłam samochodem do Genui i potem jeździliśmy i samochodem promem do Tunisu, to potem się wraca już samochodem. I właśnie na przedmieściach Tunisu, no przy morzu, kanałem połączony jest piękny port rybacki, La Goulette. Potem są jeszcze dwa duże porty, takie, no jest wiele, Bizerta na północy, ale są dwa porty mniejsze, o dużym znaczeniu, już na wybrzeżu wschodnim, na południe, to się Mahdia nazywa, ja tam często, jak teraz jeżdżę, to już tam byłam chyba aż 5 razy, bo to jest mały port, a był w X wieku, był stolicą. Natomiast dużym eksporterem od kilkudziesięciu lat jest eksporterem fosforytu, a fosforyty są tylko w kilkunastu miejscach na świecie. I Tunezja jest trzecim miejscem wydobywczym na świecie. I te fosforyty, a mówię o tym dlatego, że fosforyty płyną od lat i jeszcze będą płynęły chyba przez 30 lat, bo na 30 lat się mają zboża wyczerpać. Płyną do polic naszych, do Szczecina. Te fosforyty właśnie, do nawozów sztucznych. Tak. I to jest duże bogactwo. Bo pierwszym bogactwem uważam jest rybołówstwo. Rybołówstwo. Przemysł ten rolniczy również, mimo że bo na pół,
północ jest taka inna niż południe i środkowa Tunezja. Jest bardzo zielona, jest żyzna. Kiedyś w czasach rzymskich, w początku stuleci naszych pierwszy, drugi wiek, to był szpichlerzem Rzymu, była ta właśnie północna Afryka, bo tam jest odpowiedni klimat. Jest taki półwysep, półwysep Bon i tam są wspaniałe plantacje winogrona, wspaniałe wina, są nie do Polski, są nieeksportowane. Ja przywożę zawsze jakiś tutaj czy alkohol, właśnie na lotniskach w strefie wesołowej, ale wina, ale cytrusy. Limonki, bananki, ale banany to głównie są na oazach. Właśnie, bo nie powiedziałam o tym. Te malutkie, tak. Oazy, granaty. Granaty, cytryny, pomarańcza, to są świetne. I w ogóle jest mnóstwo, jest taki, na północ jest rolnicza, się dużo pomidorów, a to takie, to u nas są takie podłużne, czerwone, słociutkie, bez tego, mają niewiele pestek, są doskonałe. Pomidorki, dużo, na północy, moment, uciekłam. Ach, w ogóle na północy, nie tylko na północy, są wspaniałe melony i arbuzy. Ja takich arbuzów nie jadłam nigdy przed Libanem, bo one są wielkie, soczyste, słodkie, czerwone, niesamowite. I melony również. Całe ciężarówki wożą, czy wozy ciągnione przez osiołki wożą pełno te góry. W ogóle jest, Tunezja zalana jest owocami, warzywami, przyprawami. Wystarczy wejść, ale trzeba na targowisko, czy nazywa się suk, takie targowisko. Jest to tam tak klimatycznie, tak wspaniale, pachnąco, gwarnie. To jest raz w tygodniu, miasto ma, tam owszem są mniejsze, ale takie targowisko, takie od rana do wieczora, gdzieś się zaopatrują Tunezyjczycy, to ono jest w jednym danym, każde miasto ma jeden dzień tygodnia przeznaczony na to. Więc tam, gdzie ja teraz ostatnio jeżdżę, to jest ta Mahdia, ten port rybacki, tam jest w piątki. Jak ja w samochód przyjeżdżam na przykład w czwartek w nocy, to ja tam 2 godziny śpię i rano lecę już, jadę po taksówkę 8 km od hotelu, jest tam do tego, na przykład na targowisko. I tam jest targ rybny, są takie, to jest ogromne, tam trzeba spędzić 5 godzin, żeby w ogóle przejść te wszystkie uliczki. Tu ryby, tu mięsa, tu zioła, aż się przesypują góry przypraw, wszelkich przypraw. Mają ogromnie dużo przypraw i takich suchych, ale zielonych. Uwielbiają pietruszkę zieloną. Mój mąż jak tu przyjechał, gotował, bo on bardzo lubił gotować, takie przywoziliśmy stamtąd różne rzeczy, tu mu brakowała pietruszka, kupował. Ja mówię, nie wiem ile to kosztuje, bo kupował pietruszkę, do każdej potrawy pietruszkę do obiadu. Bo tam są góry tej pietruszki, marchewkę, cukinie, bakłażany na okrągło, grylują. Grylują te, ale dużo warzyw i poza tym, słucham. Tunezyjczyk żyje owocami tylko i warzywami. Mało mięsa, nieczęsto jada mięso, nie, ale to dobrze. Mięso, a dużo ryżu raczej nie, on jest, tam jest narodowym tym pokarmie, jak nasz ziemniaki, to jest kuskus. Kuskus, ale to nie jest ten polski, bo nasz to jest tylko namiastko. Ten prawdziwy kuskus, który się zarabia zimną wodą, ktoś trzeba bramnichę, zarabia, ja też tak robię, zarabia. Potem gotuje w sos, taki specjalny sos, wywar najczęściej z ryb, ale może być też z zdrowiu. Nie w domu, w ogóle no to islam, bo to wiadomo, że to jest kraj islamski i zabroniony w kolarze, to jest w Koranie, Koran zabrania, ale to bardzo dobrze. I oni nie często jedzą mięso, jedzą to zdrowe mięso, czyli jedzą kurczaczki, wołowinę nie często, bo jest droga, ale najczęściej kurczaki, indyki, a ryby na numer jeden i to mi bardzo odpowiada. Jeśli robią wywar do tego kuskusa, tutaj potrawy kuskus, on tu jest na talerzu, tu mój mąż to akurat gotował w domu u nas ten kuskus talerz, to się gotuje wywar z wszelkich warzyw i z mięska albo z ryb. No mój mąż prowadził w Szczecinie taką przynajmniej kuchni libańskiej, z arabskiej kuchni. Tak. A poza tym mnie nauczył i się też człowiek nauczyła. Pani zaraziła, bo ja tylko takie potrafię. Ale właśnie jak kuskus. Ale to konieczne. No to ja już się cieszę. Ale i także jedzenie mi odpowiada ogromnie, ponieważ jest bardzo pikantne. W ogóle tak owoce. A ta kuchnia to jest, proszę Państwa, taką łączy, taką na mnie. Są wpływy włoskie, tureckie i afrykańskie. Francuskie, nie? Mniej, bagietki. Bagietki pozostały po okupacji francuskiej. Tam jest każdy, nie spaghetti, bagietki, te długie, u nas takich nie ma.
długie, chrupiące, no właśnie mówię, ale tylko wagienki z Francji zostały, ale w ogóle to jest mieszanka wpływów, taka subtelność, owszem, francuska, ale pikantność afrykańska, więc są niesamowicie pikantne te potrawy. Harissa, ta harissa to jest taka przyprawa, którą numer jeden, to trzeba przywieźć, poza daktylami, poza chałwą, która jest doskonały, 100% sezamu, taka naturalna, z pistacjami, to należy przywieźć taką potrawę, się nazywa harissa, taka pasta robiona z piekielnie ostrych papryczek chili, czosnku i oliwy. No i oliwę trzeba przywieźć z Tunezji, oczywiście jedną butelkę chociaż. Czerwona, to jest wyjściowe męskie, takie ekstra na wyjście. O, i szysza, proszę bardzo, świetnie, ale pięknie. No tu jest, nie mam w domu dużą, tylko pani Dorotka wzięła tą mniejszą. Bo tam są duże nosi. Ta szisza to jest elementem, pół domu nie chciałam mi zlikwidować, to wszystko stoi. Nie zdążyłam, ale już tęskniłam trochę, ponieważ ten tytoń jest tak aromatyczny. Ja lubię truskawkowy, jabłkowy, takie miała pani widziała. Ale z przyjemnością po prostu słuchałam panią, ponieważ ja mogę do jutra mówić, kochana, to jest tylko dotykam. Ja znam Tunezję jako turystka, ja znam Tunezję i zupełnie inne. Dla mnie to pierwsze wrażenie, jak weszłam do hotelu, jakbym weszła do książki z tysiąca jednej nocy, prawda? Ja nie mówiłam o hotelach, bo to trzeba hotelowa jest na Medina, ta Medina, stara część jest niesamowita. Sam Tunis, ale bardzo była, nie przyzeło. Tak, ale lampy, elewacje, tak. Wszystko jakby się szczególnie to nie Medyna, tylko to nowe miasto, prawda? Aleja Arkadurginy, ogromna, jak pola elizejskie, zupełnie. Aparaty, prawda? W Medynie jeszcze się kłóciła z Medyny, pani Barbaro. Dziękuję, dziękuję. Także zapraszam na Saharę i do Kartaginy. Do Antwerpii. To jest lepszy zachowany lepiej, aniż Koloseum w Rzymie. Lepszy, prawda? Nie wolno było każdej sukni jest szal. Tak, i choszcz na odbyłam podróż do choszcza z przyjemnością. Państwo może taką wirtualną, chociaż to wyczynęliście tam, ja mówię, może 3% powiedziałam, bo ja mówię o każdym fragmencie, o każdym mieście, o każdym mieście. Tak to przeżywam, no lubię, fascynuję się, prosimy, że fascynatką tego wciąż czekam.